Bóg bardzo chciał, żebym tutaj był, żebym mógł zrobić kolejny krok na drodze do życia pełnego sensu. Odzyskałem takie zaufanie do Boga w to, że wspiera mnie w mojej walce, w moich zmaganiach. Do tego jesteśmy na Drodze Lwa powołani, do tego, żeby okazać się zwycięzcą, dlatego że należymy do tego, który jest prawdziwym zwycięzcą. Lew, czyli Chrystus i my, którzy chcemy być Jego żołnierzami, Jego armią. Bardzo wiele lat, praktycznie to teraz, uważałem, że muszę zasłużyć na miłość Bożą, że muszę na nią zapracować. To doświadczenie, które Pan Bóg dzisiaj mi objawił, pokazuje, że naprawdę jestem kochany. Mimo że przebaczyłem mojemu ojcu, to w moim sercu dużo do niego było żalu i ten żal przerzucałem na Pana Boga. Dzisiaj Bóg zabrał mi ogromny kamień. Można poznać prawdę o sobie, można nie tylko poznać, ale też stanąć w tej prawdzie. Przyjechałem tutaj, żeby poznać przede wszystkim samego siebie i miejsce, w którym obecnie jestem. Cieszę się bardzo, że mogłem odważyć się, aby wszelkie lęki oddać Panu Jezusowi. Zrozumiałem, że nieczystość to jest niewierność. Wierzę głęboko, że w tym czasie Pan Bóg oczyścił mnie z wszelkiej nieczystości, w której do tej pory trwałem. Tutaj Bóg naprawdę jest z nami i my Go doświadczamy. Pokazał mnie, że te prawdy o mnie, o moich słabościach, prawdy o moich walkach, o tym, jaki ja jestem, jakie jest moje serce, że to jest prawda piękna, to jest prawda, która uwalnia. Przez te 3 dni Drogi Lwa pokazał mi, jak wielką drogę zrobił ze mną przez ostatnie 2 lata z totalnej depresji, z upadków, taplania się w błocie nieczystości. Przemienił mnie w męża, obecnie ojca. Odkryłem, że w moim sercu ważna dla mnie jest rodzina, ważny jest czas spędzony z dziećmi. Pan Bóg niesamowicie potrafi działać przez to, jak pokazuje, jak działa też w innych. Jesteśmy dosyć tacy rezerwowi. Nasze relacje czasami zatrzymują się na pewnym poziomie, który nie pozwala iść dalej. To miejsce tutaj, ten czas otwiera coś nowego. To, co tutaj się wydarzyło, zmieniło moje przekonanie na temat mężczyzn radykalnie. Nie przeżyłem lepszych i piękniejszych chwil niż tutaj. Jest to bardzo mocny czas. Wielu doświadczeń, wielu słów, ale też taki czas, który we mnie powoduje, że Pan Bóg działa. Nie wiem jak do końca, ale czuję, widzę, doświadczam, że Bóg zmienia moje serce. Zapraszam Cię, niech to też będzie Twoim udziałem. We're